Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Czyli ogólnie rzecz biorąc, teraz idziemy tutaj tym miejscem, gdzie po prostu płynie ta biała substancja, tak? Znajdujemy się aktualnie przy korycie rzeki Wieprzówki w Wieprzu, niedaleko ulicy Beskidzkiej, i rozmawiamy z panem Darkiem. Obok znajduje się oczyszczalnia ścieków z mleczarni w Wieprzu. I po prostu oni, gdy mieli możliwość podłączenia się do ścieków ogólnych z Andrychowa, co jest, nie zrobili tego, zostali na swojej oczyszczalni i teraz regularnie wypuszczają ścieki do Wieprzówki, zatruwając ją. No, rzeka jest czasami tutaj, tak jak na filmikach będzie widać, jest biała, śmierdząca, smród, mieszkam w okolicy teraz, smród jest tak, no po prostu nie do wytrzymania. Tak, czuliśmy, nie? Ten smród i nawet teraz czuć intensywny zapach, mimo że tak, ta woda teraz, jednak nie jest aż tak biała. Tak, tak jak mówimy, ta woda nie jest biała, smród jest czuć, ale to nie jest jakby epicentrum tego smrodu, nie? Gdy przychodzi godzina zazwyczaj nocna, po prostu no, wypadałoby wymiotować, nie? No, jest to smród nie do wytrzymania. Zgłaszaliście sprawę? Tak, zgłaszaliśmy w Andrychowie na policji, były brane próbki. Zgłaszaliśmy do Krakowa, do inspektoratu sanitarnego, środowiskowego. Badania wody wypuszczanej właśnie tutaj w tym miejscu wyszły, no nam tych badań nie pokazano, natomiast wyszły źle. Mleczarnia została obciążona mandatami, które no pewnie popłacą, jest to parę złotych z tego co wiemy, no i tak funkcjonujemy. Dzwonimy do pana prezesa, ciągle słyszymy zbywającą odpowiedzi. To, że po prostu zrobimy, już od poniedziałku wejdziemy na oczyszczalnię, poprawimy, doprowadzimy do stanu jaki ma być, no i tak słyszymy, no tak jak mówię, no już. Tymczasem sytuacja właśnie trwa już od kilku miesięcy. Od kilku miesięcy, tak, dokładnie. I co teraz macie zamiar zrobić z tą sytuacją? No już za bardzo nie wiemy, co mamy zrobić, bo gdy już jakby nadrzędny inspektorat wojewódzki w Krakowie obciąża tylko mandatami i oni znowu obiecują, że zrobią, że zakupią jakieś środki, które zniwelują ten zapach, tak jak mówię, wiadomo, środowisko jest ważne. Dla nas jest ważny zapach, którego po prostu w domu nie możemy wytrzymać. Nie? I okoliczni mieszkańcy no, też bardzo chętnie się spotkają, bardzo, no bo pół Wieprza jest po prostu zasmrodzona tą oczyszczalnią. No i słyszymy, już na następny tydzień zrobimy, wyczyścimy, wpuścimy środki, no i tak na okrągło, nie? To po panie szkódce. Ale śmierdzi strasznie. No. Dobrze, że się tak pani wyperfumowała i idzie przede mną, bo bym chyba sam zwymiotował. No, mówię panu, i być tu pan mądry, zaproś pan kogoś na grzy, a siedzi pan w momencie, a tu smród taki. Teraz znajdujemy się przed oczyszczalnią ścieków i z nami jest pani Marta, pani Renata i pan Rafał. Dzień dobry. Dobry, witamy. Jak długo trwa ta sytuacja tutaj i jak ona wygląda z tym smrodem, z tymi zanieczyszczeniami? Wszystko się zaczęło 2 lata temu. To już żeśmy interweniowali w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. Wyszły nieprawidłowości, dostali mandat, zamietli sprawę pod dywan chyba. Przestało śmierdzić, daliśmy spokój. No więc interweniowaliśmy w Krakowie w wydziale znowu w Wiosiu. Wezwaliśmy policję, kryminalnych, pobrali. Znowu wyszły bardzo złe wyniki z wody. No i ukarali pana prezesa 300 zł ponoć. W każdym razie tak, że dodatkowe jakieś napowietrzacze mają być i że to ma pomóc. No ale napowietrzacze miały być 2 lata temu założone i do tej pory nie ma nic zrobionego. Że ponoć jakaś pompa była założona, a teraz, że jakieś napowietrzacze i to ma pomóc. Jak spytałam pana inspektora w Krakowie, bo on dla nich się liczy to, co się wylewa.
nie to, że śmierci. Mhm. Więc ja, jeżeli będziemy dokumentować to, co się wylewa, no to oni będą reagować. Ja mówię, a na smród? No nie. No a widzi pani, jak teraz... Pani Marto, właśnie jak tu się żyje? No życie nie da. Przyjdzie przy takiej na przykład fajnej pogodzie, przyjdzie po prostu stanąć na polku, nie da się. Mamy ogródki, mamy rodziny, chcielibyśmy posiedzieć. W nocy człowiek staje, wącha do okna, jest lufcik, świeże powietrze, kładziemy się, jest smród. Wszędzie jak wejdzie, jest jedno gnojowisko w buzi. Jak się wejdzie do mieszkania, nie wywietrzy się, jest ciężko do wywietrzenia. Każdą dziurką, każdą wentylacją. Jak dzwonimy do pana prezesa, on zawsze mówi tak, przecież my żadnych skarg nie mamy, nikt nie dzwoni do nas, on o takim czymś nie wie. No to coś jest chyba nie tak, bo po prostu, że... Gnój to jest gnój, to tak, jest inny. No tak, my jesteśmy ze wsi, to nie jest... Działaliśmy tu kilka lat już temu. Ale tego się nie da, bo to jest taki słodki zapach, tak. Dłący taki. My jesteśmy nauczeni na wsi mieszkać, bo wszystko jest, zawsze jest tutaj, mają wszyscy mają pola, mają rolnictwo, ale gnój to jest gnój, a tutaj ten smród to jest po prostu nie do zniesienia. No. I znowu będziemy... Tak. Wylać mleko w samochodzie, zostawić na na słońcu i poczekać sobie z parę dni. Mhm. Nie wywietrzy pan tego. Jak często te zanieczyszczenia są wpuszczane do wieprzówki? To znaczy, oni mają zgodę tylko na jeden spust rano. Mhm. Ale wody czystej, tak? Tak, to znaczy tak. To jest po obstaniu szczotek. Szczotki się wyłączają w nocy i rano mają spust tej wody do taką zgodę mają z WIOŚ-u z Krakowa. A myśmy sobie tutaj przywilejowali, że ta woda się też wylewała cały czas na przykład, to oni byli w stanie opróżnić całe to koryto, proszę pana, jak się cały czas lało. Mhm. I po prostu lało się różne, bo woda naprawdę śmierdząca, cuchnąca, kolorystycznie brzydka. Posłane to było właśnie do Krakowa, kryminalni zabrali swoje te próbki. I wyszły ponoć wyniki. Bardzo źle to wiem z Krakowa, a co z policji, to nie wiem. No pierwsze panie policjanto wtedy mówili, no nie, że jest wszystko, bo woda płynie pięknie, ładnie, nie ma tam brudnych. Jak do słoika nabrała tutaj siostra, bo poszła, ty dalej też byłeś po ten słoik chyba. No to wtedy mówili, jak już zobaczyli co jest, no to mówi, no tak nie może zostać. No i za chwileczkę kryminalnych wezwali, że to tak nie może po prostu. Potem laboratorium, także akcja była, no ale to wie pan, no nic nie dało. I sprawa jest zakończona ponoć, mandaty dane, śmierdzi dalej jak pan czuje. No tak, no smród jest przeokropny, no nie da się tu dosłownie wytrzymać, a wszyscy pamiętamy sytuację, jaka miała miejsce w Żykach, gdzie postawiono rzekomo bez zgody maszt 5G, tam mieszkańcy się zbuntowali, mimo że no, technologia 5G nadal nie jest udowodnione, że jest szkodliwa, a tutaj jest smród, no nie wiem, czy chciałbym tutaj mieszkać, mimo że okolica jest piękna. Ja bardzo chętnie sprzedam dom. Mhm. Sprzedam dom. Jak ktoś kupi. Znajdujemy się po raz kolejny przy oczyszczalni ścieków i rozmawiamy z panem Sławomirem Rolą, nauczycielem z Andrychowa. Panie Sławomirze, pan tutaj mieszka, tu jest pana rodzinny dom. Jak ta sytuacja wyglądała na przestrzeni ostatnich miesięcy? Na przestrzeni ostatnich miesięcy sytuacja była dramatyczna. Że porównam to do lat poprzednich, kiedy było lepiej, gorzej. Ale tutaj widać, że kierownictwo mleczarni w jakiś sposób funkcjonowało i nie było to tak bardzo uciążliwe. Natomiast od 2 lat sytuacja jest dramatyczna, ponieważ zwłaszcza w miesiącach letnich, przy pogodzie takiej burzowej, przyparnej, jest nie do zniesienia. Roztacza się smród tutaj na wszystkie domy, okolice. Rok temu był względny spokój po interwencjach mieszkańców, natomiast teraz od paru miesięcy sytuacja znowu wróciła do normy, czyli do sytuacji, której nie da się praktycznie funkcjonować, zwłaszcza wieczorami, popołudniem. Rozmawiałem tutaj z kilkoma mieszkańcami jeszcze wczoraj i mówili, że wiele razy próbowali załatwić tą sytuację, nawet z Wydziałem Ochrony Środowiska, jednak no nic to nie dało. Dlaczego? Jak pan myśli? Nie wiem. Podejrzewam, że tutaj biorą względy kwestie ekonomiczne, no bo wiadomo, działanie jest to oczyszczalnia i mechaniczna, i tutaj też rzucają środki chemiczne, które są bardzo drogie, żeby to było efektywne. Więc podejrzewam, że tutaj po tej linii władze czy kierownictwo mleczarni idzie, żeby ograniczyć środki z tym związane. A kiedy najbardziej czuć ten smród, który stoimy tutaj, ale jest godzina południowa i cały czas czuć intensywny zapach? No, największa intensywność jest wieczorami, popołudniami. Nie wiem, z czego to wynika. W nocy też bardzo często, no, tak jak powiedziałem wcześniej, w miesiącach letnich przy temperaturze upalnej, no, to praktycznie cała doba. Mhm. Nawet nie możemy wyjść na ogród, na balkon, siąść, nawet okna otworzyć wieczorem czy na noc w domu, żeby przewietrzyć mieszkanie. Do takiej sytuacji też dochodzi.
co macie zamiar jako mieszkańcy jeszcze z tym zrobić? No nie wiem, jakie środki mamy podjąć, bo gdziekolwiek udaliśmy się, to jest mur. Były badania robione, próbki wyszły negatywnie, więc jeżeli próbki wyszły negatywne odchodzących niby oczyszczonych ścieków, to znaczy, że coś jest nie tak. Był mandat nałożony na mleczarnię, śmiesznie niski. No więc jeżeli był mandat, to znaczy, że efektywność działań kierownictwa mleczarni jest niewystarczająca, więc no właśnie dlatego tutaj poprosiliśmy też Państwa, żebyście zainterweniowali, no i działamy na wszystkie strony, które pozwolą nam tutaj normalnie i zdrowo funkcjonować, bo proszę wierzyć, że to nie tylko sama kwestia smrodu, ale też samopoczucia, bo ten smród powoduje ból głowy notoryczny. Jak wygląda krótki przegląd sytuacji? Spółdzielnia mleczarska w Wieprzu nie zgodziła się na podłączenie do kanalizacji, mając własną oczyszczalnię ścieków. Ścieki, zanieczyszczenia etc. trafiają do oczyszczalni ścieków, która jest własnością spółdzielni mleczarskiej, gdzie są filtrowane przez mikroorganizmy. Następnie oczyszczone już ścieki trafiają prosto do wieprzówki. Woda po oczyszczeniu powinna być, jak sama nazwa wskazuje, czysta. Jednakże jak zobaczycie na nagranych przez mieszkańców filmach, przypomina raczej serwatkę. W tych badaniach, które przekazano nam, stwierdziliśmy w roku, ale to dawno, bo w roku 2018 przekroczenie w zakresie jednej wartości i jednorazowe azotu azotynowego i niemniej jest to stwierdzone jako nieprawidłowość. Mhm. Inną nieprawidłowością było to, że nie poinformowano nas o sytuacji awaryjnej, która miała miejsce na oczyszczalni. A mianowicie to, że tam cała ta oczyszczalnia działa na zasadzie rowu cyrkulacyjnego, czyli ścieki dopływają do tego rowu cyrkulacyjnego, pływają w koło. Pan również napowietrzany takimi szczotkami Kessenera. Bardzo stare rozwiązanie, no ale no bo sama oczyszczalnia jest bardzo stara. Mhm. Jedna z tych szczotek padła, no co spowodowało, że te ścieki no o 50%, no dobra, może przesadziłem, 40% mniej natleniania było prowadzone. Oczyszczanie jest realizowane na zasadzie mikroorganizmów, czyli no istot żywych, które żywią się tymi zanieczyszczeniami. No i przy nieodpowiednich warunkach tlenowych no wzrasta umieralność tych mikroorganizmów i proces jest zaburzony. No trochę trwało to usuwanie awarii i naprawianie szczotki Kessenera, więc no wpłynęło to na pewno na możliwości oczyszczania. No tutaj problem jest tego typu, że niestety przepisy prawa tej uciążliwości zapachowej w żaden sposób nie regulują. My nie możemy kogoś ukarać za to, że śmierdzi, bo nie ma na to przepisu, nie ma na to norm, nie ma na to jakby jakiś regulowany przepisami metodyki badawczej, więc do tego nie możemy się odnieść. Na pewno sama lokalizacja w pobliżu oczyszczalni jest dosyć problematyczna. No z tego co wiem, to tam w odległości niektórzy mieszkają właściwie ogrodzenie w ogrodzenie z oczyszczalnią. Są domostwa w promieniu 100 metrów od oczyszczalni. No niestety no, mogę się założyć, że uciążliwość zapachowa tam od czasu do czasu musi się pojawić, z tego względu, że no, na oczyszczalni napływają ścieki surowe. Ścieki surowe na pewno mają swój zapach. Dopóki nie zostaną oczyszczone, to nie ma o czym mówić. Ale może tych ścieków jest za dużo wypuszczanych, może one są po prostu, może tam by trzeba było zamontować jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia, które by to od razu przy tym wlocie już do tej właściwej oczyszczalni je, nie wiem, jakoś neutralizowały. Chociaż jakoś częściowo, nie wiem, nie zastanawialiście się na tym? Zresztą tam przy tym wylocie do wieprzówki, to ta woda tam jest faktycznie cały czas taka no biała po prostu. Taki widać, że jest taka smuga na niej. Znaczy mówi pan pewnie o tym takim zastoisku, które jest przy brzegu tam. Tak, dokładnie. W zagłębieniu, dokładnie. Nie? Powiem tak, no jak my pobieraliśmy próbkę, no to te ścieki nie wyglądały na jakieś białe, czy nie miały jakiegoś takiego rażącego koloru, tylko były
No jak no odstana woda z tego rowu cyrkulacyjnego, więc no, ciężko mi tutaj powiedzieć, jak wygląda w innych sytuacjach, prawda? No na pewno tam był też problem tego typu, że ścieki pojawiały się na wylocie w godzinach, kiedy nie powinno ich być, to znaczy... To też prawda, dokładnie. To znaczy, no bo tam jest zrzut od godziny 6 do 7, prawda? Powinien być, to znaczy inaczej. Przez cały dzień praktycznie chodzą te szczotki, jest na natlenianie, na powietrzanie, następnie te szczotki muszą być wyłączone, żeby powstała taka cieczna dosadowa sklarowana i dopiero to jakby klarowne powinno być z nad osadu odprowadzane do wylotu. No i to powinno się dziać w godzinach 6-7. Natomiast na wylocie pojawiały się ścieki na przykład w godzinach wieczornych, prawda? Wie pan co, dobrze by było, żeby pan, no nie wiem, powiem tak, ja muszę się wypowiedzieć z obecności naszego radcy prawnego, to raz. Dwa, spełniamy wszystkie wymogi ochrony środowiska. Mamy pozwolenie prawne na 4 lata już do przodu. Co 2 miesiące robimy badania obowiązkowe i wszystkie wyniki mamy dobre. Zakończyła się u nas kontrola z ochrony środowiska. No powiem panu tak, jeżeli ktoś moim zdaniem napisze coś, co nie jest zgodne z prawdą, to wiadomo, że można kogoś też osądzić o zniesławienie. Pan sobie zdaje z tego sprawę na pewno, tak? No ja zdaję sobie z tego sprawę, pani prezes, ale pani mówi, że jest wszystko w porządku, a tam były kontrole i one wykazały nieprawidłowości. Jakie kontrole wykazały nieprawidłowości? Skąd ma pan takie informacje? To znaczy no z Inspektoratu Ochrony Środowiska. No ale to jest wszystko już usunięte. No właśnie nie do końca, bo tam mają być teraz jakieś, mają sprawdzać, czy tam sytuacja została rozwiązana, czy nie. No wie pan co, z tego co wiem, jak był jeszcze poprzedni prezes, bo ja jestem prezesem dopiero od 1 czerwca, była awaria w kwietniu na oczyszczalni szczotek i dopiero ta awaria została usunięta i wszystko dopiero teraz działa, także zanim to wróci do normy, też troszkę czasu musi minąć. Zanim te bakterie zaczną działać tak, jak mają działać, ten osad. Także no, wszystko wymaga troszkę czasu. No i z tego, no i przypuszczam, że nie wiem, czy nie będziemy jeszcze pracownika zmieniać na kogoś innego, bardziej odpowiedzialnego. No powiem panu tylko tyle, że zanim pan coś napisze, bardzo bym chciała, żeby pan, żeby to było po prostu obiektywne z dwóch stron. To znaczy, dlatego do pani dzwonię, bo ja tutaj nie staram się zrobić jakiegoś materiału, żeby pani dopiec, tylko po prostu chodzi mi o tych mieszkańców, no bo faktycznie byłem tam, pani prezes, i po prostu ciężko jest wytrzymać. Ja też tam byłam 3 dni w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu zakończyła się kontrola i no mogę panu tylko tyle powiedzieć, że będę rozmawiać też z tymi mieszkańcami. No, a nie macie jakichś pomysłów, żeby, nie wiem, żeby może pani wójt, jesteście w jakichś rozmowach, żeby, nie wiem, wam jakoś pomogła w modernizacji może tej oczyszczalni albo... Mam plany, tylko te plany to nie mogę ja sama decyzji podjąć, tylko wspólnie z naszą radą nadzorczą. I powiem panu tak, nie da się nic zrobić szybciutko. Także my mamy monitoringi, dopiero będziemy robić całego przewodu i mam zamiar, że jak będzie konieczna, to będziemy robić tą modernizację. Wiem. Zna pani sytuację? Temat znam. Ale tak jak mówię, proszę z tym tematem do mleczarni. No właśnie rozmawiałem z panią prezes i tam pytałem się jej, czy może ma jakieś plany, żeby jakoś zmodernizować chociażby tą oczyszczalnię, czy może pani by jej mogła pomóc? Ale w czym? Ja mogłam ją podpiąć ich do tego, ale nie była takiej możliwości, ponieważ oni twierdzi, że mają swoją oczyszczalnię. No to nie rozumiem, w czym byłby problem i jakbym ja mogła pomóc. Temat znam, bo mam regularnie co weekend, że tak powiem, interwencjami mieszkańców. I cały czas tylko z tego, co tutaj jest, to nie wiem, czy pani prezes nic nie naświetliła, czy nie zna tematu do końca. To znaczy, no pani prezes musi znać temat, bo była wiceprezesem jeszcze wcześniej, prawda? Więc na pewno... No ja mam informację, ale tak jak mówię, ja się na ten temat wypowiadać nie będę, ponieważ nie wszyscy są podpięci do kanalizacji naszej.
W związku z tym pan prezes twierdzi, że jest troszeczkę inaczej i szczerze powiem, nie wiem, gdzie jest sprawa.